Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie, jestem Mati Pyle i dzisiaj znajdujemy się, no właśnie, gdzie? A my znajdujemy się na serwerze Poland Truck Games, chyba najpopularniejszym serwerze track aktualnie na platformie SAM, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Chyba tak. Teraz hejterzy napiszą, nie, nasz jest najpopularniejszy, dobra, nieważne. Postanowiłem sobie wbić, bo ostatnio nie mam gdzie grać, nudzi mi się totalnie. I postanowiłem, że nagram dla was i oczywiście znowu jestem głupi, bo nie włączyłem stopera. Dobra, walić to. Dzisiaj postanowiłem, że sobie chyba powożę towary, bo mi się tak strasznie nudzi. Mam tu jakieś pojazdy. No fajnie. Chcę sobie powozić pojazdy? Nie. Nie ma przeglądu. Spi! Tak. Dobrze, no to jest skoro nie mamy przeglądu, wybierzemy się do bazy PD. Ogólnie to była taka piękna pogoda i się spieprzyła. No właśnie. Mati w Luna sobie się pogoda z... no. Także polecimy do tego całego kurde mechanika. Jeśli tu coś będę robił jakieś szepty, to sorry, bo mam takie zrypane już słuchawki trochę. Coś mnie denerwują. Ogólnie ostatnio sobie kupiłem klawiaturę nową. Także może być, jeśli będzie ją słychać, to sorry, bo jest dość głośna, bo jest mechaniczna. No. Co to było? Chciałem, że coś mi do pokoju wszedł. Ale by była wpadka. O, tu jest to całe baza PD. Ogólnie nie mam tu dużo obiektów teksturowanych, tylko jest jeden minus, że się wczytują wolno. Jakie kurde, o. Dobry, ginap. Dobry. Ja na przegląd. Tam, bo tam się nie zmieszcza. No, otwieraj pan to. Kurde, muszę to wymanewrować. Hop! Oj! Coś żem zrobił? Ja się napiję. Tak, kasę mam. Dobra. Szybkie te przeglądy. Aha, tu jest ten FADM, a tu mogą mnie pobić. Na śmierć. Fajnie. Ciekawe, czy zastrzelić też. Dobra, zlecenia. Jest jakieś zlecenie, towary. O, towary. Teraz będziemy legalne, będziemy na legalu jeździć. O Jezu. Jest coś z Las Venturas? Ubita trochę widzę. Los Santos, Los Santos. Tu. O, Las Venturas. Gdzie to jest? Teraz tu ci mają czerwone, tu, dobra. Ci mają czerwone, to jest czerwone i weź ty się hopie, aha, bo to ci mają bardziej czerwony, a to, aha. Okej. Nie zmienia faktu, że i tak się można zarąbać w akcji. Szczerze mówiąc. No ale dobra, no jedziemy. Po ten cały towar. Ogólnie grałem kiedyś na PTG, byłem nawet szefem Państwowej Straży Pożarnej wtedy. Ale był minus taki, że ja miałem wtedy słabszy internet. Z czego nawet można było wywnioskować na filmikach nawet, bo rzadko się pojawiały. Teraz w sumie też się rzadko pojawiają, ale tylko to jest spowodowane tym, że mi się po prostu nie chce. I po prostu no, nie mam weny, żeby nagrywać ogólnie, ostatnio. Ogólnie mam... Przez pojazdy. Jak mnie odnaleziono? Pojazd? O właśnie, ogólnie mam Cheetaha i Phoenixa, tylko Cheetah jest zezłomowany, bym musiał go odebrać, a mi się nie chce. No, jestem leniem, mi się po niego nie chce jechać. W sumie tak... Jak chcę rozwozić towary, to jest żytem. Czyż lepiej by było, jakbym kupił sobie ciężarówkę, no ale niestety na nią mi nie stać. Mam tylko 16 tysięcy w tym momencie. Kiedyś miałem dużo, bo naprawdę jako komendant sporo zarabiałem, nie można powiedzieć, że nie. Nie, to kurde, te efekty. Jak dla mnie to jest dużo, za dużo obiektów narąbanych, takich niepotrzebnych. Między innymi giełda koło szpitala, która jest chyba bezużyteczna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no nie chcę tu nic hejtować. Bo są te gry mi się nawet podobało kiedyś. Gdyby jeszcze te obiekty się wczytywały bardziej, mi się wydaje, że... Czy sam fakt, że ja się nie znam na tym,
Więc ja mogę tu mieć, nie mieć, mogę nie mieć racji, wiadomo. Ale jak dla mnie to chyba słaba maszyna jest, po prostu nie uciąga tego wszystkiego, bo można to porównać do takiego Netflix Game, a Netflix Game ma wszystkie interiory, ma teksturowane to wszystko i tam jakoś się obiektywnie ładuje, no nie wiem, no. Nie wiem od czego to zależy, także ja nie chcę tu nic wnioskować, nie chcę nic tutaj hejtować i nic mówić. Tak, hejty pewnie polecą mi tak. Standardzik. A, czekajcie, bo gdzie ja tam muszę zejść. Już głos tracę dziwnym trafem. A to chyba od CS-a, no robię się mechę do Sampiera. To chyba od CS-a ogólnie, bo ostatnio dużo gram z CS-a. Czekajcie, tu się pojedzie na skróty, a co tam? Nie pracuję w policji, to... Praca policjanta na KST, no, póki co no, no, nie ma na razie no to czasu, w ogóle nie ma czasu na granie. Wszedłem tutaj, nie wiem czy to będzie jeden odcinek, nie, myślę, że postaram się tutaj nagrywać, też wchodzić na ten serwer, tylko po prostu przewożenie towarów jest trochę nudne moim zdaniem, bo ile tego można robić, nie? A nie wiem, raczej do frakcji to mnie nie przyjmą, tak, po takim krótkim stażu ogólnie grania, nie? Zobaczymy jak to się rozwiąże, może będę grał na PTG, może... Sorry. Może nie, zobaczymy. Jeszcze tak myślę, czy by się nie wziąć za nagrywanie GTA 5, ale zależy jakie będzie to miało popularność, bo ja rozpocząłem jako policjant ogólnie na singlu i sobie tak gram na LCPDFR. Więc nie wiem, zobaczymy jak to tam pójdzie. A ile mi, wiecie, uciągnie to wszystko, bo... Co to jest? O matko, jaki most. O Jezu. Co to, chyba budują dopiero to. Takie trochę dziwne, ale dobra. Jezu, jakie pochołki. O, co tu się odbywa? Stragi, kurde, bo ja tu jadę. 50 punktów wiatol. Ogólnie dla mnie głupotą jeszcze jest to, że... holowniki mają sygnał dźwiękowy, no okej, okay, nie? Wszystko rozumiem, ale żeby holowniki miały sygnał dźwiękowy, no to jest takie trochę jeszcze policyjne. No to jest według mnie chore, bo w normalnym świecie, czyli no wiecie, w życiu realnym, to holownik jak jedzie, to ma tylko... No... Ten... O kurde. To ma tylko... świetlne, no, się nie mogę wysłowić. Jest niedziela, dajcie spokój. Więc no, trochę takie to, no, trochę pozbawione realizmu, można tak powiedzieć. O ile to jest serwer RP, no raczej jest serwer RP. Ale no, no nie chcę nic tutaj mówić. Jeśli właściciel tak chciał i tak jest, no to tak jest, no. Więc no to nie poradzę. Jezu, jak to się, jak się tym prowadzi. Ja tylko poskoczyłem i to kupiłem, w ogóle zamieniłem to coś. Czy zamieniłem buraka na to coś, nie? Ale dobra, no. Słuchajcie, bo to ja nie wiem do ile to jest. 120, no. To dobrze, że zwolniłem. Nienawidzę fuzoradarów. Oj, nienawidzę. Ja już straciłem prawko na nich. Zwłaszcza jak się zasuwa czytałem co chwilę. Oj. Dobra. A, tu jest ten objazd cały. Jezu, ile ten obiec jest chyba od początku serwera, mi się wydaje. W ogóle... podoba mi się też to, że ten tak myślenia i w ogóle, że z tą pogodą, bo admini nie zmieniają pogody, chyba że jest event. Ty zmieniają, no to jest jeszcze spoko, bo no... Jest to realne. Ale czasami, no powiem wam, że ja mam spadki FPS-ów, znaczy niby mam 70 cały czas. Ale jak dla mnie, ja czuję, że ja mam jakieś tam ścinki przy takiej pogodzie, bo mnie ta pogoda denerwuje wręcz. No wiecie, no... Rozumiem. Pogoda typu deszcz, no też to tu spada, ale no taka to już naprawdę zabiera FPS-y. Zwłaszcza ludziom, którzy mają komputer z drewna, no. Taki sarkazm, wiecie, wiecie o co chodzi. Nie mam poczucia humoru ostatnio. Dobra. O. Rozpierdzieliłem coś. Dobra, rozładowujemy się. No, dostałem wiadomość na mesa.
Super. Powiem wam, że CCKL-a wiadomość odmieniła moje życie, tak. Pozdrawiam. Serio, to nie odmieniło mojego życia. To była głupia wiadomość. Okej, dostaliśmy 670 PLN-ów. Zrobimy sobie jeszcze jedno zlecenie. A jest towary. Dobra, teraz weźmiemy nielegalne. A jak szaleć, to szaleć. San Fierro. Do Montgomery 1210. Coś droższego? 1220. Bierzemy. Gdzie to jest? Pewnie tutaj. Zgadłem. Tak, już brałem ten towar. Mam nadzieję, że mnie policja nie złapie. A jak mnie złapie, to... Zwisa mi to, szczerze mówiąc. Nie, no wiecie, fałszywa... O Jezu. Słaba reputacja. Teraz mi się dźwięk jakoś chyba włączył. Jeszcze mi się odbija, nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie. Jedziemy po zioło. Nie, w sumie nawet nie wiem, po co jedziemy, po co jedziemy. Jest już napisane? Szczerze to nie widzę. Chyba nie. Albo jestem ślepy. Na bramkach stoją? Nie wiem, chyba nie. W ogóle jak dla mnie głupotą jest to, co na czacie napisane dostarczył towar. Kogo to obchodzi, co on dostarczył? Na logikę, no to jest też... No kurde, no... Trochę bez sensu, ten dostarczył taki i taki towar, no... Fajnie, że dostarczył taki i taki towar, ale... W sumie nikogo tego to nie obchodzi, tylko ze śmieca ten czadek dany. Ale cóż... Hejty, hejty, jeszcze raz hejty, nie no... Serp jest w porządku, nie można na tym zarzucić, albo to rozpoczął, zakończył pracę, też takie trochę... Ale dobra, ja się nie odzywam. Już. Jak to się to lepiej. Ogólnie właduję, nie wiem czy słychać mi telefon, bo mi wibracja, bo mi piszą wszyscy, kurde. No, coś chciałem powiedzieć. Aha, właśnie, jeśli tam chcecie jakieś... potwierdzić sobie jakieś skiny do CS-a, to serdecznie was zapraszam na stronę sklepskiny.pl. Macie raczej, nie wiem, czy chyba dam w opis, nie wiem, dałem to przy moim Ace'ie, jak się ktoś widział, o, jeszcze weźmiemy przeładowany, a jak? Jak szaleć, to szaleć. Jeśli tam wejdziecie na stronkę, zalogujecie się, lub zarejestrujecie, po wejściu możecie sobie wpisać kod, na przykład mój kod, MatiPL, chyba są wszystko z dużych, i dostaniecie złoty 50 na tej stronie. Czyli 1,50 i za to możecie sobie otworzyć darmową skrzynkę. W skrzynce z tej darmowej, o ile dobrze pamiętam, są do wygrania klucze do skrzynek do CS-a, skrzynki do CS-a i tam widziałem ostatnio, że była jeszcze z naklejkami skrzynka, o foil, chyba tak to się nazywa. I tam możecie no dropnąć, nie? Jakieś dobre rzeczy, ja... Czekajcie na pisie. Tego gadania zaschło mi w gardle. Ja tam sobie otwierałem dużo skrzynek. Ogólnie zdropiłem przedmioty o łącznej wartości już 1000 chyba... 1000... albo nie, 120... 120 PLN chyba. 1000 to była przesada, kurde, ile bym tego otwierał tam. Tak, chyba 120 coś. I ogólnie dropnąłem Cyrexa. Kurde. Oj, się wysłowić nie mogę dzisiaj. Dropnąłem Cyrexa M4-11 Cyrex. Coś jeszcze Glocka żywiła wody jeszcze. A ostatnio dropnąłem M4-4 Gryf, który był warty chyba 80 zł coś. Oczywiście to jest przeliczone inaczej jak na waluty. I to było ten mój właśnie... Gryf był warty złot 1,87 chyba euro na Steamie. Ogólnie sprzedałem to na stronie za 5 coś i miałem 6 i tam sobie otwarłem skrzynki, tam wtedy już wyleciał gówno. Ale wiadomo, no nic się. Klucze też chyba dwa klucze, albo nawet 3 klucze dropnąłem na tej stronie do skrzynek. Na początku jeszcze jak strona wystartowała, otwarłem sobie takie 3 skrzynki z kluczami.
Wtedy oczywiście była inna cena tych skrzynek, bo wtedy inaczej to wszystko było, bo to był dopiero początek. O Jezu, ale coś przydupiłem. I wtedy dropnąłem dwa takie klucze, jedną skrzynkę. Aby sobie obydwa sprzed... nie, jeden chyba sprzedałem, nie pamiętam już teraz. Ale naprawdę stronka się opłaca, można tam płacić różnymi metodami, możecie przelewem, SMS-em lub PaySafe kartem, PayPalem chyba. Oczywiście teraz co do PaySafe kartu, to teraz jest tam chyba jakiś taki pozmieniane, pozmieniało się to teraz, bo trzeba chyba przez konto G2, ja musiałem wydawać PaySafe kartę przez konto G2A. Nie jest to trudne, wystarczy tam dodać końcu i to jest w sumie tak samo, nie? Tylko płacicie kontem, potem doładowujecie sobie te peleny kontem G2, a nie po prostu metodą PaySafe Card, bo PaySafe Cardem płaciliście na konto G2, nie? No trochę skomplikowane, no ale co poradzić, mamy XXI wiek, nie? Okej, dotarliśmy z towarem, ja myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Jeśli chcecie więcej odcinków z Poland Truck Games, PTG, to możecie napisać mi, postaram się coś ponagrywać. Może podwalać. No. Także co? Dzięki wielkie za oglądanie. Ja już się z wami żegnam. Na razie. Yo!